Witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku z American Truck Simulator. No tak, bo teraz raz w tygodniu tylko są gry i wiecie, co tydzień będzie coś innego. Więc dzisiaj mamy American Truck. No i cóż, tutaj tak samo jak w WTS-ie, tak samo i w ATS-ie wersja gry 1.28. 01 1.1.1S. Znaczy w ETS-ie jest już i 1.3S, ale no, mniejsza o to, 1.1 to jest wersja. I co tu jeszcze jest? Muszę podumać. Aha, tak, tutaj zaraz potem wam powiem, są wersje, już mówiłem w ETS-ie, ale to mniejsza o to, dobrze. Ta wersja oczywiście wnosi, tak samo jak w BTS-ie, duble. No i dzisiaj właśnie takiego to mamy se. Czyli naczepa plus przyczepa. No i cóż, tak. Gra sprowadziła mnie do naszego głównego miasta, czyli Los Angeles. I teraz będziemy przez to całe miasto musieli przejechać, by dalej wyjechać i dojechać aż do Santa Maria. 4 godziny 19 minut, co szybko będzie. Tak myślę przynajmniej. Coś tu jeszcze takiego jest ważnego, wartego uwagi? Chyba nic więcej. Tak, no ta aktualizacja sprawia, że nie działa mi moja kochana modyfikacja na doradcę drogowego i tu i tu w obu grach, niestety. Dobrze, co my wieziemy? Sprzęt biurowy 17 ton, czyli nie za ciężki ten ładunek, mimo że dwie naczepy, mimo że będzie podwójne. Dobra, to czekajcie, ja mam się tu włączone, dobrze, nie muszę, czekajcie, to włączę. No to nic nie widać. Nie to wygląda. Co jest? Dzięki, nie możesz się przyjrzeć coś tu. Stanowskie ciężarówki. Jezus. Co nie widać? Naprawdę one są technologicznie cofnięte. Jeszcze jedziesz, no jedź, jedź. Tak, z tą wersją gry może najpierw. Z tą wersją chodzi o to, że studio chciało po prostu ujednolicić te aktualizacje, bo one i tak w tym samym czasie wychodzą i to samo wnoszą, więc doszli do wniosku, że dadzą taką samą wersję, jak jest w ETS-ie. Czy to dobre, czy to złe, to może się okaże później, ale raczej moim zdaniem jest to dobre posunięcie. Po prostu będzie to łatwiej pamiętać, lepiej pamiętać, będzie po prostu zapamiętać jedną wersję niż dwie wersje. To co wnoszą, to chyba jest wszystko to samo, co mówiłem w ETS-ie, więc ja wiem, czy to jest sens, ale powtarzać się, moim zdaniem nie ma sensu. Tutaj też to oświetlenie jest podkreślone, ale ja wiem, czy ono jest widoczne. Chyba nie bardzo. Może i jest. Nie, no w ETS-ie widziałem
Czy ja tutaj widzę? Co ja tutaj wybrałem? Dobrze. Teraz będziemy ruszać właśnie i ja. Los Angeles nocą. Ojej. Jakoś tak no, się zdarzyło, że akurat. No. I tak, w ATS-a w ogóle nie grałem. W ogóle nie grałem w ATS-a, bo wolę, tak jak wam mówiłem, w ETS-a pograć i pojeździć sobie samochodem. I po prostu nie chcę mi się, bo. Wiecie, ja tam w ETS-ie jeżdżę autobusem, nie? Mam takie swoje konto i tam mam modyfikacje na pasażerów, ale ta modyfikacja jest taka fajna, że tych pasażerów mogę też przyjmować z... mogę po prostu ich wodzić samochodem, więc ja sobie samochodem podpinam takich pasażerów i sobie jadę. Póki nie ma... już teraz pewnie jestem na autobusie, tylko teraz... pobrać, ale jakoś w roku szkolnym mam tyle czasu, że o, chyba pozostanę na razie przy samochodzie. Dobra, właśnie. W ogóle jak tam pierwszy tydzień szkoły? Światło tutaj zrobi. Dobra, zaraz już chciałem, co coś jest. No w sumie tu nic, jeżeli chodzi o to. Tutaj te wersje, no to tam wiadomo, co na wersz wniosła. Tutaj już coś jest, Nowy Meksyk i jego nietypowa droga, wiecie, następny DLC się szykuje. Ludzie święci. No i... Tak, Nowy Meksyk, jego droga. Tam ma być jakaś, wiecie, taki odcinek drogi, gdzie na poboczu są takie... O Jezu, są tutaj fajno... Dobra, taki mały smaczek, no nie? Fajno to jest, zaraz... Co on jest? Ruszy się z pędy. To jest muzyczna droga i ona znajduje się w biegu słynnej tej właśnie drogi 66. Oh my god.
czy siak, ona tutaj to jest jakieś 6-40. Aha, jadąc na przykład z tą prędkością 45 mil na godzinę, to ile to na nasze? Na kilometry? Ciekawe. Ale dobra. Tak czy siak można. A, czyli około 72 km na godzinę. Tam będzie, wiecie, na poboczu jest taki pasek takich linii. Te linie to są. One są zrobionego z innego rodzaju w ogóle asfaltu i one są takie wypukłe i najeżdżając na nią oponą właśnie przy tej odpowiedniej prędkości będzie można usłyszeć po prostu piosenkę, taki sobie smaczek i właśnie kierowca będzie mógł usłyszeć ten dźwięk, czy się my będzie usłyszeć. Fajnie. Mnie to się bardzo podoba. Jest to super fajna rzecz, nie powiem. Powiem albo powiem. No właśnie, one są z użyciem złożone z użyciem specjalnego granitu. I są właśnie taką, mają trochę inną strukturę niż sam asfalt. O. I zapomniałem jednej rzeczy zrobić. To jest bardzo możliwe. Ale jednak nie jest. Haha, na szczęście. Myślałem, że hater jest mój. Właśnie ma wyglądać, że jest to sobie taki fajny smaczek, żeby sobie jechać, przejechać się, posłuchać piosenki. Gdzieś tam sobie. Tam to jeszcze było zbadane. No, więc tak to właśnie wygląda. Takie to tam nowości. I chyba wszystkiego, no bo nie opłaca mi się mówić o aktualizacji. W sumie nie chce mi się jej mówić. Tak jakoś, no tak to wygląda. Zastanawiałem się, czy może by się wielk jeszcze nie robić, ale jakoś no i nie wychodzi z wielkowania. Czemu tylko 25 km? No a to jest bardziej wyglądające, że ETS mówić niczym. Kiedy się linkuje jest ten sam. Może być już dosyć mam tych mandatów w ETS-ie. Była jedna wielka seria niefortunnych wydarzeń. Tutaj już mogłyby być fortunne wydarzenia. No tak, 15 minut filmu. Bez żadnego cięcia. O Boże. Jest mi to nie sens, przecież nie musiałem się z tego ciąć. Mniej tak coś płatne, ale okej. Także test
właśnie nie wiem czemu, ale jak zaczynam nagrywać, to zaraz mi się ziewać chce. Nie wiem czemu. No to takie tylko serie, gdzie wiecie, nie ma takiego luzu. W sensie, no... Na tej drogi, gdy łączy teraz week vlogi, to nie ma takiego problemu. No bo... A teraz ładny teren. A czemu ja nie mogę teraz zacząć gadać? Cholera jasna, no. Miało być bez, no. Nie, ja załamuję się. Chciałoby się widok wypatrzeć. Ale ładne, no trzeba przyznać. Na szczytu tak. Może tutaj by zrobić wizytówkę. Bo takie fajne miejsce. Czemu nie? Czy jednak będą cięcia? Już wiadomo. Co? Czemu to tak jasno się zrobiło? No czemu to jest tak jasno? Czemu to jest tak jasno, jeśli wiedzą? Co to mówię? Czemu to tak ciemno? Takie no, trzeba to ostro spuścić. No to to wymyślił, to wyrobić o tak, o, piękne. Nie jakieś nowoczesne rozwiązywanie. Piękny, cudowny. Dobra, idź już mam zarobione. No oczywiście to się zrobiło. Dobrze, muszę się tutaj płacić. Przyjmował, nie będę próbował mieć. Fajnie. Dobra. Gotowy. Gotowy. Już sam pomaga się na przyjazd. Już wjeżdżamy. Jeszcze ze sobą do Santa Maria, bo ten, no właśnie, no i w ogóle no, nie wjechaliśmy jeszcze. Te moje takie, wiecie, to mój zlepek daily vlogów, ta moja kompilacja tygodnia. Więc jeszcze nie wiem, co ja jeszcze nie wiem w ogóle jak to nazwam. To no. Po prostu tak. Dziwnie i ciężko wypływać, bo... Oh my god. Wtedy nie mam bardzo jak nagrywać. Jeden taki klip o zgodzie tylko, aby coś powiedzieć i tyle. Jednak nudny jest cały rok.
to, że nie odmogę, nie lubię tej drogi, bo tam to nie było już w ogóle co oglądać. Dobra, to już jesteśmy na miejscu w sumie. W sumie fajnie to wygląda. Zbywaną. Kratki spadają. Boże, co tam jest? Nie wiem, co jest. Czekajcie, właśnie tak zrobiłem, czyli podchodźcie. Traktujmy poważnie. O, właśnie, to jest to samo, że nie ma tego. Patrzcie, ile tego. XP, doświadczenia. A czemu nie ma? Nie rozumiem. No, tutaj mi się nie wie, chociaż. O, też nie ma tego. W sumie bym. Mógłbym troszeczkę pomanewrować, ale może bym. Jak już to nie w ETS-ie, a prędzej w ETS-ie. W ETS-ie łatwiej by było. Jednak tutaj trochę inaczej to wygląda. Nie wiem, czy to jest zaczekane. Będę musiał i tak jeszcze wyprzedzić. I tak jeszcze będę musiał to wyprzedzić. O Boże, ja to mam szczęście. Oczywiście przerwało mi nagrywanie. Super. Zapomniałem przełączyć w telefonie pamięć zapisywania i zapisywało mi na telefonie na kartę pamięci. O Jezusie Chrystusie, czemu to ja zawsze mam takie problemy? I nie wiem, gdzie skończyłem, tak już jak przyjechałem tutaj na serwis, zapłaciłem 3000 za naprawę, 7% było uszkodzeń. No i teraz coś mi ściągnęło się, ale to pewnie pożyczka. No dobra, tak czy siak coś miałem im powiedzieć jeszcze i nie pamiętam. No tak czy siak dobrze. No mówiłem o tym, że świetnie zaparkowałem. Więc no, ja nie mam tutaj żadnych zastrzeżeń. Żadnych. I no, jest świetnie. Coś tu widać. No dobra. Może z tyłem. O, tyłem zakończymy. Nie, no dobra, to jest przesady, no. Może tak być dobrze. No cóż, tak to właśnie wygląda. I tak już pewnie kamerka zakryła ekranu, ale okej. Dziękuję bardzo wam za obejrzenie, mam nadzieję, że film wam się podobał. Zapraszam do ankiety, zapraszam do innych moich filmów na tym kanale, do kolejnych. Zapraszam do społecznościówek, zostawcie po prostu coś po sobie. No i no, Instagram chyba teraz nie ten najlepszy byłby. No, Facebook, ale tam chyba teraz dużo nie daje postów. No to tak to właśnie wygląda u mnie, no. Leniwy jestem człowiek, coś akurat. Coś jeszcze. Nie, no chyba wszystko. O Boże. Ja nie mogę. I też chyba mosty normalnie, aż mi przykrasz, nie, no, no, przepraszam z góry. Dziękuję jeszcze raz za obejrzenie.
Na razie, cześć, pa pa.